Rozmowa o dziewiątej. Marta Czochowska, czas przywitać gościa na antenie Radia Zielona Góra. Agnieszka Hyrc, radna Koalicji Obywatelskiej i przewodnicząca do spraw budżetu obywatelskiego i konsultacji społecznych. Dzień dobry. Dzień dobry, witam panią i państwa. Kilka dni temu, w ubiegłym tygodniu, władze miasta ogłosiły nową edycję budżetu obywatelskiego 2025. No i w tym roku, w tym rozdaniu jest wiele zmian i wiele modyfikacji. Pierwsza to 9 milionów złotych do podziału. Tu jest suma wyższa, ale też zmieniły się zasady. Jaka najważniejsza zmiana według pani dla mieszkańców? Przede wszystkim taka, że będziemy podzieleni na okręgi i będą możliwe do zrealizowania zadania miękkie, społeczne, które tak naprawdę są kluczem przy budżecie obywatelskim, bo budżet obywatelski ma uczyć partycypacji społecznej. Co pani rozumie pod znakiem zadania społeczne? Na przykład piknik, warsztaty, jakieś aktywności zrzeszające lokalnych mieszkańców. Może to być, no na przykład piknik, może to być jakaś kwestia, jakieś wydarzenie dla dzieci, może to być wydarzenie dla seniorów, to może być koncert, to może być wydarzenie kulturalne albo jakiś turniej sportowy na przykład. Dlaczego władze miasta poszły w tym kierunku w tej edycji budżetu obywatelskiego? Przede wszystkim tak powinno być zawsze. Budżet obywatelski ma na celu zjednywanie mieszkańców, integrację społeczną i taki wymiar edukacyjny. Więc takie inicjatywy są kluczowe po to, żebyśmy uczyli się nawzajem, siebie nawzajem, swoich potrzeb. My też jako mieszkańcy, no ja mówię mieszkańcy, bo jestem też mieszkanką, ale też mam takie poczucie, że to jest takie narzędzie, które pokazuje miastu, jakie są realne potrzeby mieszkańców. Oczywiście będą też te zadania inwestycyjne, czyli na przykład remont czy budowa jakiegoś obiektu. Natomiast mam takie poczucie, że w ogóle te wszystkie miękkie zadania służą nam i współżyciu, o takiej nauce współżycia społecznego. Czy jest jakaś konkretna pula, która zostanie przeznaczona właśnie na ten dział? Tak, ja sobie pozwolę zerknąć, bo cyferki, no to jest coś, co czasami nam umyka. 9 milionów złotych to będzie łączna całość. Pula budżetu obywatelskiego i będzie on podzielony na zadania inwestycyjne i miękkie. I na te miękkie będzie 900 tysięcy złotych przeznaczonych i to będzie podzielone na 5 okręgów, jak również reszta z tych 9 milionów, czyli 8 milionów 100, to będą inwestycyjne zadania. Na konferencji prasowej władze miasta podkreślały proporcjonalność tego budżetu, czyli tutaj właśnie kłania się chyba podział miasta na te 5 okręgów. Zdecydowanie tak. Jak to ma wyglądać? Przede wszystkim to Zieloną Górę podzielimy troszkę spójnie z okręgami wyborczymi, no bo to jest podział, który gwarantuje równą liczbę mieszkańców w każdym okręgu, czyli zrównywanie szans w całej Zielonej Górze. No to będzie 5 okręgów, one będą... Jest załącznik też na stronie Urzędu Miasta z dokładną mapką, ale one będą podzielone, no tak jak powiedziałam, poza tym takimi zawiłościami, które były przy okręgach wyborczych w centrum miasta, będą w miarę prosto podzielone na dzielnice. Znaczy, nie dzielnice, ale takie właśnie części. Ważna informacja dla mieszkańców. Od 2 do 15 września będą mogli zgłaszać projekty. Jak to będzie się odbywało? Co zrobić, kiedy ma się jakiś pomysł? No i jak to zrealizować, jak to urzeczywistnić? Znaczy, przede wszystkim trzeba zajrzeć na stronę Urzędu Miasta. Mamy też stronę bezpośrednio poświęconą budżetowi obywatelskiemu i to jest adres zielonagora.konsultacje.jst.pl. Tam są wszystkie informacje, regulaminy. A najważniejsze jest to, żebyśmy po pierwsze zapoznali się z harmonogramem, czyli z terminami, pomyśleli nad tym, co chcemy zrobić. Możemy zasięgnąć opinii różnych departamentów, które będą wsparciem przy właśnie pisaniu tych projektów. Z każdego departamentu będzie oddelegowana osoba do prac i będzie można do niej bezpośrednio zadzwonić. Są podane numery telefonu i z sugestią, myślę, że to bardzo ułatwi mieszkańcom, z jakim typem zadania, do którego z tych urzędników, urzędniczek się zgłosić z prośbą o pomoc. No i później przez platformę zgłosić swój projekt. On będzie weryfikowany, co jest też istotne, że na etapie weryfikacji weryfikowany będzie tylko pod względem formalnym. Jeśli wszystkie kwestie formalne będą, że tak powiem kolokwialnie, ok, to będzie poddany taki pomysł pod głosowanie, ale w międzyczasie będzie też możliwość, i to też jest ważne, odwołania się od tej wstępnej decyzji.
decyzji i my jako cała komisja, która będzie weryfikować te pomysły i te zadania, jakby zasugerujemy, z jakiego powodu nie została jakby pozytywnie zaopiniowana ta forma działania, z możliwością ewentualnie dopełnienia formalności i odwołania się od tej decyzji. No tutaj, i później już głosowanie mieszkańców. Tutaj miasto zapewniało, że pochyli się nad każdym pomysłem mieszkańców, tak? Oczywiście, że tak. Dlatego mówię, my nie będziemy wybierać tych zadań w żaden sposób. Będziemy je tylko i wyłącznie weryfikować pod względem formalnym. Czyli każdy, który spełni podstawowe, że tak powiem, obostrzenia, tak, czyli kryteria, będzie poddany pod głosowanie mieszkańców. Jak to głosowanie będzie wyglądało? Co musi zrobić Jan Kowalski z Zielonej Góry, żeby oddać głos w tej edycji budżetu obywatelskiego? Przede wszystkim będzie to głosowanie internetowe. Będzie weryfikowane SMS-ami, czyli będzie trzeba podać numer telefonu, na który przyjdzie SMS weryfikujący. Zmiana. Tak, to jest duża zmiana. Chodziło nam też o to, żeby nie było takich sytuacji, o których słyszeliśmy, że na przykład osoby nieżyjące już głosowały, brały udział w głosowaniu. Głosują wszyscy mieszkańcy bez względu na wiek, ale też mamy świadomość, że jest część mieszkańców, którzy mogą być wykluczeni pod względem dostępu do nowoczesnych technologii i takie osoby będą mogły zagłosować stacjonarnie. Będzie podana lista punktów, gdzie będą osoby wspierające, gdzie będzie można zadać dodatkowe pytanie, zapoznać się z poddanymi pod głosowanie zadaniami, projektami zadań i będzie można tam za pomocą urządzeń tam dostępnych i wsparcia osoby, która tam będzie przebywać, będzie można oddać ten głos. Formuła głosowania, ile głosów oddajemy? To znaczy tak, będziemy oddawać głosy zarówno na inwestycyjne zadania i miękkie. Na jeden numer telefonu będą mogły być dwa SMS-y jakby uwierzytelniające przychodzić, żeby też nie wykluczać dzieci i będzie można oddać 4 głosy łącznie. Czy zielonogórzanie jeszcze będą mogli zasięgnąć jakichś informacji, nie tylko w Urzędzie Miasta? Mam na myśli na przykład dożynki za tydzień w Zielonej Górze, w Skansenie w Ochli. Czy tam na przykład stanie jakieś stoisko, żeby można sobie było podejść i porozmawiać o budżecie? To jest też ważne dla nas, bo tak jak powiedziałam o tym, że zależy nam na wydźwięku takim i na takim aspekcie edukacyjnym budżetu obywatelskiego, że nie tylko w trakcie dożynek w Ochli, ale też na przykład w trakcie winobrania, w trakcie różnych innych wydarzeń w mieście, będziemy prowadzić prekampanię i kampanię taką społeczną w trakcie już naboru i głosowania. Mamy taki specjalny wózek, Urząd Miasta nam zapewnił bardzo fajny gadżet, który jest widoczny, dostępny. Będziemy z nim stawać w różnych miejscach, mówić o tym, jakie są środki, jakie są zasady i będziemy zachęcać nie tylko do głosowania, ale przede wszystkim do zgłaszania tych projektów, bo nawet jeśli któryś projekt z jakiegokolwiek powodu, no z powodu mniejszej ilości głosów przede wszystkim, nie zostanie wybrane, to dla nas i dla Urzędu Miasta będzie bardzo istotnym sygnałem, jakie potrzeby miasto i mieszkańcy mają. Każdy głos, każdy głos, czyli każde takie zadanie, które zostanie zgłoszone, to jest dla nas jasny sygnał, w jakim kierunku powinniśmy iść, żeby żyło się w tym mieście po prostu jak najlepiej. A propos pomysłów, czy zielonogórzanie już się z jakimiś zgłaszają, pytają? Tak, zgłaszają. Dostałam kilka informacji na temat tego zapytań, czy ich pomysł się kwalifikuje, na temat tego, czy taki... Czasami jest tak, że jest jakaś inwestycja, która wymaga nakładów stałych, później utrzymania tego, więc też miałam takie zapytanie, czy jeżeli złoży ktoś propozycję inwestycji jakiejś na terenie miasta, co później z utrzymaniem takiego obiektu, więc tutaj też służyłam pomocą. Dopytaliśmy się razem z urzędnikami Urzędu Miasta, prezydentów, czy takowe inwestycje będą później utrzymywane. Była deklaracja, że jak najbardziej. Więc myślę sobie tutaj, że jest zainteresowanie. Natomiast trzeba też pamiętać o tym, że budżet, który jest na przykład na zadania, bo też tu warto powiedzieć, że to będzie jedno zadanie, na przykład to zadanie miękkie w jednym z okręgów może mieć wartość maksymalnie 45 tysięcy złotych. Jeśli będą to zadania o niższej kwocie realizacji, to będzie tych zadań po prostu więcej. Przy tym założeniu w każdym z okręgów będą przynajmniej dwa miękkie projekty. Czyli żeby było z czego wybrać.
wybrać, to mieszkańcy muszą zgłaszać po prostu takie swoje pomysły. Czyli teraz do pracy i myśleć nad tym, co można zrobić. Było wiele opinii mieszkańców po prostu, że ten budżet nie jest taki, jakby chcieli do tej pory w poprzednich latach, że chcieliby właśnie tych inwestycji miękkich, więc teraz też mają taką możliwość. Trzeba też zaznaczyć, że mamy jeszcze jedną nowość, bo jeśli chodzi o te kwestie inwestycyjne, zadania inwestycyjne, jest też możliwość sfinansowania budowy drogi. Ale tu są warunki. Tak, są warunki. Po pierwsze dlatego, że każde z zadań musi być możliwe zrealizowanie tego zadania w ciągu roku budżetowego. Projektowanie dróg to jest długoterminowa inwestycja. Zadań z budżetu obywatelskiego nie możemy etapować. Musi być zrealizowany, że tak powiem, przy jednej edycji budżetu. Czyli w ciągu roku. W ciągu roku. Więc co jest istotne, jeśli chodzi o drogi, Urząd Miasta, że tak powiem, wyłoży te drogi, które są już zaprojektowane i jeśli chodzi o koszty ich realizacji, mieszczą się w budżecie obywatelskim. Mieszkańcy będą mogli zajrzeć, które z tych dróg projekty już są i będą mogli sobie jako realizację tego projektu napisać zadanie. I oczywiście też będzie przestrzeń do tego, żeby mogli zgłaszać kolejne potrzeby na projektowanie dróg w mieście. Kończy nam się czas, ale króciutko na koniec. Kończą się też wakacje i radni również kończą ten czas wolny. Spotykają się na sesji za tydzień, tak? Kiedy dokładnie? Tak jak zawsze wtorek, ostatni wtorek miesiąca widzimy się na sesji Rady Miasta i też będzie dużo ważnych rzeczy, ważnych decyzji do podjęcia. Możemy jakieś wymienić na przykład, projekty uchwał? Tak, na przykład z tego, co mi już wiadomo, będziemy pochylać się nad kwestią powołania Młodzieżowej Rady Miasta w mieście Zielona Góra. Natomiast te projekty teraz to jest ten taki etap, kiedy spotykają się komisje, zaczynają pracować przed sesją i te projekty z dnia na dzień pojawiają się na naszych skrzynkach, więc i zobaczymy, które z nich też się w porządku obrad znajdą. Czy dyżury radnych będą od września? Mogę powiedzieć o sobie. Wiem, że jest plan, że wszyscy radni, przynajmniej z naszego klubu, planują takie spotkania z mieszkańcami. Ja na pewno od września startuję z tymi spotkaniami stacjonarnie, na stałe. Będzie to taki termin, żeby był łatwy do zapamiętania. Dla mnie też jest istotne, żeby to były godziny popołudniowe, bo tak jak sesje z racji pracy urzędów są zawsze do południa i nie każdy mieszkaniec może być, tak moje konsultacje będą popołudniami, żeby każdy mieszkaniec, który ma potrzebę porozmawiania o czymś i zgłoszenia swojej prośby, żeby faktycznie mógł się ze mną spotkać. Natomiast i tak może to zrobić, to też jest istotne, że może to zrobić, może napisać zawsze pismo i petycję do Rady Miasta, które w naszej komisji, bo też pracuję w komisji zajmującej się właśnie wnioskami, skargami, petycjami, które są rozpatrywane w miarę możliwości na bieżąco. Agnieszka Hyrc, radna Koalicji Obywatelskiej, przewodnicząca Komisji do Spraw Budżetu Obywatelskiego i Konsultacji Społecznych była gościem Radia Zielona Góra. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję pani ślicznie i życzę miłego dnia. Rozmowa o 9:00.